Cześć, z tej strony Damian Lewczyk, firma Solid Expert. W filmie tym zaprezentuję Państwu możliwości dodatku do SolidWorks o nazwie DriveWorks. Czym jest DriveWorks oraz w jakich pakietach występuje, dowiedzą się Państwo z filmu, którego odnośnik jest w prawym górnym rogu. Ja natomiast pokażę Państwu funkcjonalność tego dodatku poprzez stworzenie konfiguratora, rozpoczynając od skończonego modelu stworzonego w SolidWorks, kończąc na konfiguratorze gotowym do opublikowania na stronie internetowej. Jak widać, mam już przygotowany model do konfiguracji. Są to drzwi oraz ściana z podłożem, które będą pełniły wyłącznie funkcję tła. Aby móc konfigurować dany model, muszę uruchomić jeszcze dodatek DriveWorks. Po uruchomieniu dodatku w oknie zadań pojawi mi się nowa karta z narzędziami konfiguratora. Pierwszą rzeczą, jaką muszę zrobić, jest stworzenie nowej grupy, w ramach której będę budował mój konfigurator. Grupę tą mogę zabezpieczyć hasłem, tak aby osoby niepożądane nie miały do niej dostępu. Kiedy moja grupa jest już gotowa, moim zadaniem będzie przechwycenie niezbędnych danych. Zacznę od przechwycenia głównego złożenia oraz wszystkich jego komponentów, które będę potrzebował do stworzenia nowych specyfikacji. Następnymi danymi, jakie będę przechwytywał, są wymiary, które będą ulegały zmianie w ramach tworzenia nowych specyfikacji. W celu przechwycenia wymiaru muszę otworzyć komponent danego złożenia i kliknąć w wymiar, który będę chciał przechwycić. Konfigurator poprosi mnie o nową nazwę dla tego wymiaru, który stanie się teraz nową zmienną sterowaną przez funkcję DriveWorksa. Operację tę powtórzę dla wszystkich wymiarów niezbędnych do stworzenia nowej specyfikacji. Oprócz wymiarów, możliwe jest także przechwycenie w analogiczny sposób właściwości operacji, np. takich jak wyciągnięcie wycięcia. Dzięki tej opcji możliwe będzie np. sterowanie głębokością wycięcia lub wygaszanie i przywracanie danej operacji. Podmiana komponentów w konfiguratorze DriveWorks także nie stanowi problemu. W przedstawionym modelu będę chciał mieć możliwość wyboru pomiędzy oknem prostokątnym a oknem okrągłym. W tym celu otworzę model okna okrągłego i je również przechwycę przez konfigurator. Dodatkowo przechwycę średnicę tego okna, tak aby móc nią sterować. Kiedy okno okrągłe jest gotowe, otworzę ponownie okno prostokątne, które jest domyślnie wykorzystywane podczas budowy drzwi. Następnie przejdę do zakładki modeli zastępczych i dodam przygotowane przed chwilą okno okrągłe. Dzięki temu będę mógł w łatwy sposób zastąpić okno prostokątne oknem okrągłym podczas budowy i definiowania konfiguratora. DriveWorks pozwala nam także na modyfikowanie koloru oraz materiału naszych komponentów. W tym celu muszę przejść w wybranym komponencie do zakładki Custom Properties i stworzyć następujące właściwości. Dla komponentów, które tworzą futryny, stworzę właściwość DevColor, która będzie sterowała kolorem futryny. Natomiast dla skrzydła drzwi stworzę właściwość DevMaterial, która będzie sterowała materiałem skrzydła drzwi. Po przechwyceniu wszystkich kluczowych danych z prezentowanego modelu można przejść do panelu administratora DriveWorks. Moduł administratora pozwala na budowanie reguł i formularza, tak aby możliwe było przygotowanie konfiguratora i ewentualne opublikowanie go na stronie internetowej. Pierwszą zakładką, jaką chciałbym Państwu pokazać, jest zakładka reguły modelu. W niej przechowywane są wszystkie dane, jakie przechwyciliśmy z SolidWorksa, rozpoczynając od komponentów złożenia, na wymiarach i właściwościach kończąc. Pracę w module administratora rozpoczynamy od stworzenia drzewa decyzyjnego. Mówiąc krótko, musimy określić drogę, jaką musi przejść osoba korzystająca z konfiguratora, aby skonfigurować swój kompletny produkt. Posłużą nam w tym celu bloki form oraz bloki decyzji.
Kiedy moje drzewo decyzyjne jest już gotowe, mogę przejść do budowania formularza. Pracę w nim rozpocznę od dodania nagłówka. Następnie dodam suwak sterujący wysokością drzwi. Jak widać, suwak nie posiada okna pokazującego aktualną wartość tego suwaka. Dlatego dodam kolejną etykietę. Następnie podłączę wartość zwracaną przez suwak z tekstem etykiety. W tym celu wykorzystam najbardziej kluczowe w DriveWorks okno budowy reguł. W nim mogę łączyć ze sobą wszystkie zmienne i wartości, jakie mam przygotowane w DriveWorksie. Teraz dodam pole wyboru. Poszczególne opcje wpisuję oddzielając jedną od drugiej pionową kreską. Kolejnym krokiem będzie dodanie pól numerycznych sterujących wymiarami okna. Jak widać, stworzyłem pole wysokości, szerokości oraz średnicy. Jak wiadomo, wysokość i szerokość wykluczają średnicę. Dlatego zbuduję regułę, która będzie wyświetlała lub ukrywała poszczególne pola. Do zbudowania tej reguły wykorzystam funkcję if. Funkcja ta zawiera trzy elementy oddzielone przecinkami, zamknięte w nawiasach. Pierwszy z nich to warunek. Drugi, wartość zwracana przez funkcję, gdy warunek dany jest spełniony. I trzeci, wartość zwracana, gdy warunek nie jest spełniony. Następnie przygotuję pole wyboru, które będzie sterowało materiałem. Tym razem nie będę jednak wpisywał po kolei opcji materiału, ale posłużę się tabelą. Tabela ta została wcześniej przygotowana przeze mnie. Zawiera ona trzy kolumny. Pierwsza to nazwy, które będą wyświetlone w DriveWorksie. Druga, nazwy z bazy materiałów SolidWorksa. A trzecia to angielskie nazwy, które odwołują się do obrazów prezentujących dane materiały. Korzystanie z tego typu tabel ma sens, jeśli znamy następujące funkcje. Funkcja listAll, która wyświetla opcje z wybranej przeze mnie kolumny. Funkcja VLOOKUP, która jest ściśle powiązana z funkcją listAll. Zwraca ona wartości zależnie od opcji, jaką wybierzemy w polu sterowanym przez wspomnianą wcześniej funkcję listAll. Kiedy formularz konfiguratora jest gotowy, muszę połączyć wartości zwracane przez przyciski i pola, które przed chwileczką przygotowałem, ze zmiennymi, które przechwyciłem wcześniej w SolidWorksie. Mogę przy tym posługiwać się oczywiście działaniami matematycznymi lub funkcjami wbudowanymi w DriveWorksie. Aby podmienić komponent, muszę zbudować regułę w następujący sposób. Wartość DW Specification oznacza, że dany komponent zostanie skopiowany i zapisany w innej lokalizacji z przyrostkiem odnoszącym się do nazwy projektu i numeru specyfikacji. Jeśli istnieją komponenty, których parametry nie będą w żaden sposób zmieniane, a powielanie ich nie jest konieczne, należy zmienić wartość DW Specification na wartość true. W ten sposób możemy zaoszczędzić czas potrzebny na przebudowanie takiego modelu oraz miejsce na dysku. Ostatnim elementem, jaki musimy dodać, jest okno podglądu 3D. Podgląd 3D może być stworzony na dwa sposoby. Pierwszy polega na przygotowaniu skończonej liczby wizualizacji i przełączaniu się pomiędzy nimi.
Drugi natomiast pozwala osobie konfigurującej na stworzenie nieskończonej ilości podglądów w zależności od wyborów, jakie ta osoba podjęła podczas tworzenia nowej specyfikacji. Aby przygotować skończoną liczbę podglądów, muszę uruchomić dodatek DriveWorks 3D Export. Następnie muszę zapisać wybrany model jako DriveWorks 3D File. Tak przygotowany plik mogę podłączyć do wcześniej dodanego okna podglądu 3D. Jeśli mam przygotowaną skończoną liczbę tego typu podglądów, to mogę, używając funkcji if, stworzyć regułę określającą, który podgląd ma być wyświetlany. Oczywiście sterowałby tym wybór osoby konfigurującej. Jeśli ilość możliwych konfiguracji danego modelu przekracza rozsądną liczbę, mogę wybrać drugi typ podglądu, czyli podgląd dynamiczny. W tym celu będę potrzebował modułu Autopilot. Nasz konfigurator jest już gotowy, więc skorzystajmy z niego. Na początku uruchomię go z poziomu SolidWorks. Jak widać, w tle generowana jest nowa specyfikacja. W ten sposób działa DriveWorks Sol. Teraz uruchomię mój konfigurator poza oknem SolidWorksa. W tym celu potrzebuję modułu Autopilot. Moduł ten jest swego rodzaju konektorem pomiędzy DriveWorksem a SolidWorksem. Dzięki niemu SolidWorks może być uruchamiany i wyłączany w odpowiednim momencie. Autopilot jest modułem, dzięki któremu możliwe jest też wygenerowanie dynamicznego podglądu 3D, o czym już wcześniej wspominałem. Jak widać, kiedy poproszę konfigurator o wygenerowanie podglądu, Autopilot w tle uruchamia SolidWorksa i w nim jest generowany model. Po wygenerowaniu modelu w SolidWorksie, także w konfiguratorze pojawia się podgląd 3D. Podgląd ten oczywiście tworzy tylko pliki tymczasowe, które po jakimś czasie zostaną usunięte. Dopiero akceptacja i wybranie klawisza Release spowoduje wygenerowanie wszystkich plików specyfikacji. Kiedy upewniłem się, że reguły, które stworzyłem, działają oraz sprawdziłem, czy Autopilot generuje podgląd 3D, mogę wyłączyć moduł administratora i włączyć moduł Live. Dzięki niemu mogę opublikować stworzony przeze mnie konfigurator na stronie internetowej. Proszę zobaczyć, teraz stworzę i skonfiguruję nowe drzwi. Następnie wybiorę podgląd 3D, który znowu wykorzysta moduł Autopilot w celu uruchomienia w tle SolidWorksa i wygenerowania modelu. Kiedy zakończę konfigurację, SolidWorks wygeneruje wszystkie niezbędne pliki i zapisze je w odpowiedniej lokalizacji. Na zakończenie chcę pokazać Państwu w pełni gotowy konfigurator, w którym oprócz przechwycenia wymiarów modelu w SolidWorksie, przechwycono także dokumentację techniczną wygenerowaną w SolidWorksie. Po zatwierdzeniu i zakończeniu konfiguracji, na pocztę klienta zostanie wysłana informacja z dokładnym przedstawieniem oferty. W mailu tym została załączona dokumentacja techniczna zapisana w PDF-ie oraz sam podgląd skonfigurowanych przez klienta drzwi. Każda prezentacja powinna kończyć się podsumowaniem. Ja natomiast chcę pozostawić to Państwu. Zastanówcie się, czy DriveWorks przydałby się w Państwa firmie. Po drugie, czy przyspieszyłby Państwa pracę. Po trzecie, czy usprawniłby Państwa sprzedaż. Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedzieli Państwo twierdząco, to oto są nasze dane kontaktowe. Bardzo chętnie przygotujemy dla Państwa wersję demonstracyjną konfiguratora Waszego produktu. Pozdrawiam serdecznie, Damian Lewczyk i zespół Solid Expert.